Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co polscy deweloperzy gier komputerowych, designerzy potrafią osiągnąć. Zresztą tutaj przed chwilą porozmawiałem z panem, to jestem po kilku spotkaniach z różnymi przedstawicielami branży i wiem zasadniczo, co branża przede wszystkim teraz próbuje osiągnąć, czego najbardziej potrzebuje. I chcemy pomóc naszej polskiej branży gamingowej, która jest branżą zwycięską. Już dzisiaj można powiedzieć, że jest branżą, która odnosi ogromne sukcesy i inspiruje innych. I chcemy dopomóc tym sukcesom jeszcze bardziej. Dlatego zaoferowaliśmy programy wsparcia i prototypów, i dla eksportu, i dla pilotaży różnego rodzaju. Ale też to, co bardzo mnie cieszy, a zarazem jest dzisiaj ogromną potrzebą w branży gamingowej, branża potrzebuje wsparcia w zakresie kształcenia. Na poziomie oczywiście średnim, ale też w szczególności wyższym. I nie tylko deweloperów. Tutaj, jak powiedział mi pan, jest już trochę lepiej, to już się udało zrobić postęp, ale zwłaszcza designerów, zwłaszcza osób, które konstruują całą tą wielką, piękną fabułę, która jest też fabułą taką, bym powiedział, bardzo często wspierającą polską kulturę, wspierającą polską historię, polską opowieść o historii. Ja wczoraj miałem wielką przyjemność otworzyć oficjalnie pierwsze rozpoczęcie budowy Muzeum Historii Polski. Ten gmach, który będzie naszym centralnym miejscem opowieści o historii. Ale cieszę się, że ta historia Polski, ta prawdziwa historia Polski, najpiękniejszej historii na świecie, jest opowiadana przez tylu naszych fantastycznych twórców. A jest ich wielu. Powiedziano mi też tutaj dzisiaj, że mamy 400 do 500 studiów, firm, które zajmują się grami komputerowymi. Jest to więcej niż Francja, więcej niż Wielka Brytania. Ilościowo oczywiście, ale to jest bardzo ważne, bo z tych małych firm potem wyrastają średnie, ze średnich wyrastają większe, a z większych wyrastają takie właśnie jak ta, która dzisiaj tutaj udzieliła nam gościny, czy jej konkurenci jeszcze więksi jak CD Projekt, znani na całym świecie, którzy odnieśli ogromny sukces. I my chcemy, żeby jak najwięcej polskich firm gamingowych szło w ślady tych naszych polskich jednorożców, tych polskich firm, które osiągnęły ogromny sukces. Po to też przygotowaliśmy specjalny fundusz z Ministerstwem Kultury, na razie 25 milionów złotych, ale on może się powiększać, rosnąć, zwłaszcza dla tych gier komputerowych, które zawierają komponenty, elementy polskiej historii, polskiej tradycji, polskiej kultury. Zresztą powiem, że to jest fundusz wzorowany na funduszu francuskim i brytyjskim, a więc nasi partnerzy z Unii Europejskiej już od dawna na to wpadli, że poprzez popkulturę najlepiej jest promować tą miękką siłę, soft power całej kultury danego kraju. W tym przypadku my chcemy wzmacniać oczywiście kulturę polską. Na tym nam najbardziej zależy. I chcę powiedzieć, że nam brakuje oczywiście w Polsce kapitału, tego materialnego, fizycznego kapitału. A tu mamy branżę, która czerpie z kapitału naszej wyobraźni, z kapitału naszych mózgów, naszych umysłów. No i o to najbardziej chodzi w rewolucji przemysłowej 4.0, żebyśmy tą cyfrową, wielką rewolucję, która jest przed nami, wykorzystali na naszą rzecz, żeby nasi wspaniali studenci i twórcy gier nie musieli gdzieś tam wyjeżdżać do Doliny Krzemowej, tylko żeby sami tu w Polsce tworzyli najlepsze rozwiązania, za które potem dostają nagrody w Dolinie Krzemowej, w Kalifornii, bo tak się już właśnie dzieje. A więc kapitał naszych umysłów, który sprzedajemy po jak najwyższej marży, najwyższej wartości dodanej na całym świecie. Czyż jest piękniejsza opowieść o polskiej gospodarce niż właśnie to, ta, którą prezentuje teraz ta wspaniała branża, która rośnie i której staramy się pomagać. Staramy się tworzyć najlepsze rozwiązania podatkowe również. Wdrożyliśmy już zresztą takie, bo wiele rozwiązań wdrażamy szybko, które pozwalają de facto przez kilka lat nie płacić podatku firmom, które inwestują
ze względu na odpowiednie mechanizmy księgowe i wszyscy, którzy się zajmują tą branżą, to doskonale wiedzą, o czym mówię. Ale chcę też ogłosić tutaj i powiedzieć, że zbudujemy takie centrum, taką arenę treningową, Game Square, takie wielkie, wielkie miejsce, gdzie te mniejsze firmy z całej Europy Środkowej, bo byłem tutaj również na stoiskach, które właśnie pokazywały, że Polska jest liderem Trójmorza także w gamingu i staramy się po prostu inspirować innych, ale też czerpać inspiracje od innych, tak jak jest i w przypadku Trójmorza. I cieszę się bardzo z tego, bo ta arena treningowa, którą szykujemy i wiosną pokażemy, jak ona będzie wspaniałym miejscem dla tworzenia nowych rozwiązań gamingowych. Będzie zawierała ogromne moce obliczeniowe po to, żeby wspierać, bo wiadomo, że oczywiście te współczesne gry potrzebują bardzo dużej przepustowości, potrzebują bardzo dużych mocy obliczeniowych, big data, machine learning czy sztuczna inteligencja. To są kierunki, w których idziemy. Dlatego parę dni temu grant przeznaczony dla jednego z najlepszych uniwersytetów medycznych w Europie Środkowej, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, właśnie na Centrum Badań nad Wykorzystaniem Inteligencji Sztucznej, sztucznej inteligencji dla potrzeb medycyny. A tutaj sztuczna inteligencja i wszystkie nasze rozwiązania informatyczne w służbie gamingu, ale tak naprawdę w służbie gospodarki polskiej. Te rozwiązania wkrótce pokażemy i będą to bardzo atrakcyjne rozwiązania dla już konkretnie dla tych mniejszych, większych firm całej branży gamingowej. Takie miejsce, gdzie się gra, toczy się gry różne, zawody, do niedawna jeszcze kojarzyło się z kasynem. A w kasynie, jak wiadomo, wygrywa właściciel, a nie wygrywają zazwyczaj inni. No chyba, że ktoś jest Rain Manem z filmu słynnego z Dustinem Hoffmanem, to trochę bywa inaczej, ale to rzadkość. W naszym tym wielkim projekcie, czyli właśnie w tej arenie treningowej, w tym Game Square, wszyscy mają wygrywać. I małe firmy, i większe, i całe społeczeństwo polskie, i polska kultura, i polska gospodarka. I dziękuję wszystkim, którzy się tak angażują w promocję polskiej branży, tych branży kreatywnych, branży przyszłości, bo to jest zwycięstwo dla całej gospodarki polskiej i dla całej Polski. Dziękuję bardzo.